Cześć! Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak przygotować się do networkingu online, jak zostać zapamiętany na spotkaniu online, oglądaj dalej. Witaj! Ja nazywam się Maciej Świerczyński i od 12 lat zajmuję się networkingiem, czyli budowaniem sieci kontaktów. Mówią, że jest to monetyzowanie kontaktów. Zanim powiem Ci, jak dobrze się przygotować, jak zostać zapamiętanym, chciałbym Ci pokazać moje miejsce pracy. Zobacz, jest to tylko komputer, notes, tak, i mogę tutaj uczestniczyć w każdym spotkaniu na świecie, jeżeli jest w wersji online. I teraz przejdźmy do przygotowania. Co jest potrzebne, żeby się przygotować do networkingu online, czy do spotkania biznesowego online? Po pierwsze, czym się różni spotkanie biznesowe offline od online? Ja uważam, że różni się tylko i wyłącznie pisownią. Jedno jest online, drugie jest offline. Przygotowanie do niego jest takie samo. Co mam na myśli? Po pierwsze, każdy z nas, kto idzie na spotkanie biznesowe, czy tak zwany networking, jakoś się ubiera. Kobiety się malują, mężczyźni się jakoś ubierają, jedni koszulę, inni koszulkę. Nie idziemy w ciuchach, nie chodzimy po ciuchach w domu, ale w ciuchach, którymi chodzimy w domu, nie idziemy na spotkanie biznesowe. Więc jakoś trzeba się ubrać. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz. Druga rzecz. Kamera. Jeżeli mamy spotkanie, to ta kamera powinna być, tak jak ja mam podstawkę pod komputer, kamera powinna być mniej więcej na wysokości wzroku, żeby być właśnie w ten sposób widocznym. Czyli moje oczy mniej więcej celują w kamerę i jak mówimy, to mówimy do kamery, a nie do ekranu, bo wtedy mamy lepszy kontakt wzrokowy. Kolejnym elementem jest światło. Światło mam za kamerą. Drugie oczywiście tutaj na celów nagrywania mam z tej strony, ale nagrywam, jak jestem na spotkaniu, mam światło z tej strony, z uwagi na to, żeby był doświetlony, żeby nie było jakiegoś takiego ciemnych elementów. Następnym elementem, który jest bardzo ważny, są słuchawki i mikrofon. Słuchawki, mikrofon, tak jest tutaj. Nie potrzeba do tego nie wiadomo jakiego sprzętu. Dodam, że tutaj nie ma lokowania produktu. Są to słuchawki za 20 zł z Rossmana. Pierwsze lepsze kupione i też są ok. Słuchawka, mikrofon, wszystko działa. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o przygotowanie, czyli niczym się nie różni przygotowanie do spotkania biznesowego w offline i online. Trzeba się w miarę ok ubrać, tak żeby do Ciebie to pasowało, tak? Mieć światło na twarz, tak? Właśnie, ważne jest też tło. Jeżeli macie problem z tłem, a macie komputer i korzystacie na przykład na spotkaniu, jesteście na Zoomie, to jest taka możliwość, że można skorzystać z tła z aplikacji, czyli już nie widać, co tam jest za mną, lub też można dodać takie ciekawe tło, które jest na przykład, że jesteście na plaży, właśnie w ten sposób. I wtedy tła nie widać. Jednakże do tego musi być dosyć dobry procesor w komputerze, ale jak nie macie, to po prostu postarajcie się, żeby to tło było białe tło, albo teraz są modne książki. Książki za człowiekiem, który siedzi na spotkaniu online, jest niesamowicie dobrze. Wtedy teoretycznie jest mądrzejszy. Ale idźmy dalej. Teraz Wam pokażę trzy sposoby, jak zostać zapamiętanym, dobrze zapamiętanym na spotkaniu online. Pierwszy sposób. Pierwszym sposobem, który jest najprostszy, możecie zastosować jakiś element wyróżniający się. Na przykład, ja zawsze jestem ubrany w kamizelkę, marynarkę, koszulę, tak? Ale można też inaczej. I teraz zapraszam mojego operatora, tak? Operator, zobaczcie. Mój operator ma... Oj, coś nie idzie? Popsuło się. Mój operator ma zawsze na spotkaniu zielone słuchawki. I tak ludzie go zapamiętują. Po prostu. Ma jakiś element. Możecie też skorzystać i też zapraszam znowu operatora tutaj z tej strony, żebyś pokazał ekran. Zoom ma taką możliwość, że ma takie filtry, że ja na przykład mogę być na spotkaniu misiem lub świnią.
Może być? Tak? Mogę lubię również, jak tutaj w ostatnim czasie u nas jest modne, można nosić maseczkę podczas spotkania, żeby zachować wszystkie normy sanitarne. Dobrze. Idąc dalej. Druga rzecz. Już tutaj przestaję patrzeć w ten ekran i spojrzę tu, bo tutaj mam przecież ekran, kamerę. Drugą rzeczą, która powoduje, że zostajecie zapamiętani, jest wykorzystanie jednej z psychologicznych rzeczy, która powoduje, że każdy człowiek nas zapamięta. Jaka to jest? Po pierwsze, jeżeli ja teraz wam coś mówię, to 10% z tego zapamiętacie. Jeżeli wam coś pokażę, będę miał jakiś przedmiot, pokażę wam, że to jest to czy tamto, to około 30% was to zapamięta. A jak wam coś pokażę, razem coś zrobimy, przećwiczymy, to 70% z was to zapamięta. A co zrobić, żeby na 100% was ktoś zapamiętał? My jako ludzie pamiętamy na 100% to, jak się dzięki komuś czuliśmy. Czyli jeżeli jakaś osoba, którą spotkacie na spotkaniu biznesowym, sprawi, że będziecie się czuli dobrze, to będziecie tą osobę pamiętać. I to bardzo, bardzo długo. Niektórzy mówią, że do końca życia. Jak ktoś wam zrobi coś przykrego na takim spotkaniu, to też zapamiętacie do końca życia właśnie tą osobę. I teraz co zrobić, żeby taka osoba w spotkaniu biznesowym online, przez komputer, zapamiętała was właśnie na poziomie emocjonalnym, czyli trzeba sprawić, żeby ona miała dobre emocje. I tutaj pokażę wam taki tip, hint, nie wiem jak to nazwać. Przygotujcie sobie na każde spotkanie biznesowe, czy online, czy offline, nie ma znaczenia, 3 konkretne pytania, które są uniwersalnymi pytaniami, które możecie zadać każdemu przedsiębiorcy, każdej osobie. Przykład pierwszego pytania. Co według ciebie jest najważniejsze w twoim biznesie? Jak myślisz, co jest takim elementem, kluczem? I jak człowiek wam odpowie, możecie o coś dopytać, pogłębić. I co się dzieje w głowie tego człowieka? Ten człowiek mówi, wow, interesuje się mną. Czyli jest pozytywna emocja. Czyli jak włączycie ciekawość na takim spotkaniu, online czy offline, to osoby was polubią, bo będziecie ciekawi ich. A my lubimy mówić o sobie, więc ta emocja będzie bardzo pozytywna. Przygotujcie sobie 3 pytania, takie uniwersalne, które możecie zadać każdej osobie. Co ostatnio robiłeś? Czym się zajmujesz? Może o hobby możecie pytać, jeżeli jest to spotkanie niezwiązane z przedsiębiorczością czy z przedsiębiorcami. Możecie pytać o hobby. Wczoraj na spotkaniu właśnie takim networkingowym zapytałem o hobby. Ktoś powiedział, że się zajmuje motocyklami, lubi jeździć na motocyklach. Ja też lubię, zacząłem go dopytywać, to nie chciał skończyć mówić. Po prostu ciągnął temat. Reszta słuchała, już nie wiedziała, o czym on mówi, ale on cały czas chciał mówić. Jak myślicie, czy się dobrze czuł? Ja wiem, że się dobrze czuł i zapamiętał mnie, bo już wymienił ze mną z 4 czy 5 SMS-ów na temat motocykli. Notabene ja też jestem hobbystą motocykli, jeździę na motocyklu. Dlatego wymieniliśmy, pogłębiliśmy relacje. Idąc dalej, trzecia rzecz, przygotujcie sobie dobrą prezentację. Jeżeli ktoś was zapyta, tak naprawdę może nawet nie prezentacja, tylko przygotujcie sobie na początek odpowiedź na pytanie, a ty czym się zajmujesz? A czym się zajmujesz, drogi kolego, w zielonych słuchawkach? Czym się zajmujesz? I miejcie tutaj jednozdaniową odpowiedź, która wykorzysta taką rzecz jak luka informacyjna. Czyli jeżeli odpowiecie tym jednym zdaniem, to człowiek powinien mieć w głowie to ciekawe, chciałbym wiedzieć więcej. I kilka takich przykładów wam teraz powiem. Na przykład uznajmy, że jestem fotografem i ktoś mnie pyta, a Macieju, czym ty się zajmujesz? Co mogę odpowiedzieć? Mogę odpowiedzieć, nie, że jestem fotografem, bo tak odpowie każdy fotograf. I to jest nudne i to nie powoduje, o ciekawe. A ja odpowiem, wiesz co, ja się zajmuję stawieniem ludzi w dobrym świetle. No ale o co chodzi? No pomagam im lepiej wyglądać. No ale dokładniej. Słuchaj, ja mogę o tym rozmawiać godzinami, spotkajmy się, porozmawiajmy, wypijmy kawę, powiem ci, co robię. To była pierwsza historia. Druga historia,
Przyjmijmy, że robię strony internetowe. Mogę odpowiedzieć, jak ktoś mi zada pytanie, a czym ty się zajmujesz? Jestem stwórcą internetu. Ojeny, stwórcą? Jak mi miło, ale opowiedz coś więcej. Wiesz co, mógłbym o tym godzinami rozmawiać, ale teraz na to nie mamy czasu, poznajmy inne osoby, wymieńmy się numerem telefonów, spotkamy się na kawę, porozmawiamy. Zgadza się? Można tak powiedzieć. I teraz jak ja odpowiadam. Ktoś mnie pyta, Maciej, czym ty się zajmujesz? Ja zajmuję się monetyzowaniem kontaktów. Ale jak? Słuchaj, jeżeli chciałbyś wiedzieć więcej, czym się zajmuję, spotkajmy się na Zoomie, kawę wypijmy, 15-20 minut, ale nie teraz, bo teraz to jest czas na networking, żeby poznać ileś osób, a potem się spotkamy, zbudujemy relacje. To na tyle. Pamiętajcie, po pierwsze, przygotowujcie się do spotkania biznesowego online tak samo jak do offline. Czyli ubiór, kamera na wysokości oczu, światło, mikrofon i słuchawki. Nic więcej. A właśnie, ten tył, co macie za wami, sprawdźcie to. I trzy elementy, jak zostać zapamiętanym. Jakiś element związany z wami. Mogą być to zielone słuchawki lub możecie wykorzystać aplikację, która wam nałoży na przykład fińskie uszy. Druga rzecz, trzy pytania przygotujcie. Trzy pytania, jakie zadacie człowiekowi, takie uniwersalne. Każdemu je możecie zadać. I trzecia rzecz, przygotujcie sobie odpowiedź na pytanie, a ty czym się zajmujesz? Ale ta odpowiedź nie ma być referatem i sprzedażą, tylko jednym zdaniem, które powoduje w głowie słuchacza, słuchaj, to ciekawe, a powiesz mi więcej? Dzięki, do zobaczenia, cześć.